Rafał Skowroński. Pewnego razu w Bieszczadach. Draka w Czarnej Górnej. Czyta Konrad Makowski. Rozdział trzeci. Wieść o aresztowaniu Staśka Bonanzy obiegła Bieszczady lotem błyskawicy. Ludzie opowiadali jeden drugiemu, jak to Waldek Sikorka wjechał wieczorem konno do Czarnej Górnej. Jedni twierdzili, że prowadził na długim postronku Staśka Bonanzę który powłóczył nogami i co chwila się przewracał, waląc nosem w asfalt. Inni upierali się, że Stasiek siedział z nim na koniu, a tylko dłonie miał skrępowane. Wszyscy byli jednak zgodni, iż sikorka miał na głowie czarny kapelusz o szerokim rondzie i długi płaszcz. W tym płaszczu zabyrokował majster. Jeden z zakapiorów z wetliny wyglądał zupełnie jak powiedz. Gdzie, jak gesta powiedz, Nie zgodził się ktoś inny. Bardziej jak komornik, U mojego szwakra w Dołżycy był raz komornik, to wiem, co mówię. Każdy w bieszczadzie gadał o aresztowaniu bonanzy i wszyscy czekali, co z tego wyniknie.